wiecie już Państwo, jak cukrzycę rozpoznać, jakie są typy cukrzycy. Teraz krótko na temat leczenia cukrzycy. Celem leczenia cukrzycy jest obniżenie poziomu cukru w surowicy krwi do wartości normalnych. Wartość normalna, prawidłowa, to poniżej 100 mg/%, ale osoby chorujące na cukrzycę mogą tą wartość mieć nieco większą. Także ta dolna granica, ta górna granica wtedy jest 120 mg/%. Początkowo pacjent, który trafia do lekarza, otrzymuje instruktaż co do diety. Dieta ta to jest dieta, która ma nie dostarczać zbyt dużo glukozy w posiłkach. Oczywiście nie jest to tylko tak, że nie wolno jeść słodyczy, pić słodkich napojów. Także zwyczajny chleb dostarcza dużo glukozy. Oczywiście nie w formie bezpośredniej, ale pośredniej. Jeżeli się okaże, że pacjent samą dietą nie jest w stanie uregulować poziomu glukozy w surowicy krwi, wtedy wprowadza się mu leki. Leki, które mają na celu ten poziom zredukować. Czy tylko leki syntetyczne służą do obniżenia poziomu cukru w surowicy krwi? Nie tylko. Mamy też niektóre zioła, które po pierwsze zmniejszają wchłanialność glukozy z przewodu pokarmowego, a po drugie pobudzają do wydzielania insuliny, która ten poziom glukozy jest w stanie zmniejszyć. Takie surowce zielarskie jak liść morwy, kora cynamonu, korzeń żeńszenia, liść pokrzywy, to wszystko surowce, które mają zastosowanie w leczeniu i suplementacji osób chorych na cukrzycę. Część z tych surowców działa nie tylko w sposób obniżający poziom glukozy, ale także w sposób profilaktyczny, bo zioła, główna rola ziół, to zapobieganie powikłaniom cukrzycy, bo cukrzyca niestety wikła się różnymi innymi chorobami. I na przykład olej z czarnuszki siewnej, najlepiej te zamknięte w kapsułkach, obniża poziom glukozy w surowicy krwi, ale istnieją doniesienia naukowe mówiące o tym, że tenże olej z czarnuszki jest w stanie zapobiegać rozwojowi powikłań neurologicznych w przypadku cukrzycy. Jest takie badanie, które pokazuje, że stosowanie oleju z czarnuszki zmniejsza neuropatię cukrzycową. Neuropatia cukrzycowa to uszkodzenie włókien nerwowych przez zbyt wysoki poziom glukozy w surowicy krwi. Drugim takim surowcem, też właśnie podobnie działającym, który z jednej strony redukuje poziom glukozy, a z drugiej strony działa profilaktycznie, tylko w innym aspekcie, to korzeń żeńszenia. Tenże korzeń żeńszenia powoduje poprawę krążenia krwi, zwłaszcza w tych drobnych naczyniach krwionośnych, które ulegają uszkodzeniu w przypadku cukrzycy. Znakomicie się sprawdza połączenie korzenia żeńszenia z liściem miłorzębu, z ekstraktem z liścia miłorzębu. Takie połączenie powoduje poprawę ukrwienia w mikrokrążeniu krwi, zwłaszcza w obrębie mózgu, w obrębie siatkówki oka, ale także w obrębie nerek. Czyli takie połączenie jest też bardzo korzystne. Są także produkty naturalne służące do łagodzenia powikłań cukrzycowych. Na przykład takim surowcem jest borówka czarna, czyli ta borówka, którą się spożywa zwyczajnie, można też ją spożywać w postaci ekstraktu. I taki ekstrakt z borówki zapobiega retinopatii cukrzycowej, czyli czemuś, co dzieje się na poziomie siatkówki i może doprowadzić do bardzo nieprzyjemnych powikłań. Są też surowce takie jak luteina, zaaksantyna, to również surowce zielarskie, które można stosować w przypadku cukrzycy i one zapobiegają uszkodzeniu plamki żółtej i innym powikłaniom cukrzycowym. Tak więc rośliny służą zarówno do redukcji poziomu cukru w surowicy krwi, ale także do zapobieganiu powikłaniom. Jednak pamiętać należy, i trzeba to z całą mocą podkreślić, że jeżeli poziom glukozy w surowicy krwi nie ulegnie obniżeniu pod wpływem ziół i diety, należy wprowadzić leki. Warunek sine qua non dobrego prowadzenia cukrzycy to redukcja poziomu glukozy w surowicy krwi do wartości normalnych. I to jest cel. Ten cel można osiągnąć w sposób naturalny,
ale jeżeli trzeba, to trzeba stosować leki i nie wolno się tych leków wystrzegać, bo gorzej nam zrobi źle prowadzona cukrzyca, zbyt wysokie poziomy glukozy w surowicy krwi, niż leki, które by pacjent stosował. Kliknij w poniższy obrazek, aby dowiedzieć się więcej na temat suplementacji diety, jaką zaleca Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza.